Pytanie na rozgrzewkę dla Państwa. Kto z Państwa ma swój ex libris? Pięknie. Co najmniej kilka osób się zgłosiło. Pokrótce przedstawię plan swojej prezentacji. Na początek troszeczkę, ale w bardzo dużym skrócie o znakach proweniencyjnych, o wytycznych, które powinien spełniać ex libris, o kulturze ex librisu, ex librisologii jako nauce, zbiorach ex librisu w Polsce i od punktu 6 do 10 przechodzę już do meritum, czyli cyfrowe kolekcje ex librisu w Polsce, muzea i biblioteki. Tutaj w wyborze jedynie 8 instytucji. Standardy opisu. Okay. Chyba tak, włączony. Kolekcje cyfrowe i metadane, rzeczywistość i oczekiwania oraz możliwości wykorzystania i takie moje pobożne życzenia, ale to na koniec. Znaki proweniencyjne. Historia, którą znamy. Najstarszy znak to XIV wiek przed naszą erą, fajansowa tabliczka Amenhotepa III, przytwierdzana do kapsu ze zwojami. Jako drugi tutaj pokazuję Państwu proto ex libris Hildebranda Brandenburga z XV wieku. On był malowany na woluminie. I trzeci, nasz polski najsłynniejszy, ex libris Macieja Drzewickiego z 1516 roku. Wprawdzie nie wybity w Polsce, a we Wiedniu, jednak Maciej Drzewicki był polskim prymasem, więc uznaje się go za pierwszy polski ex libris. I przykłady trzech innych rodzajów znaków proweniencyjnych. Ilustracja czwarta to super ex libris Józefa Andrzeja Załuskiego, wiek XVIII. Ilustracja piąta, wpis proweniencyjny Librarii Zakonnej Ojców Augustianów w Książu Wielkim, tu z wieku XVIII. I na koniec pieczątka biblioteczna, którą każdy z nas zna. Ex libris wytyczne. Pierwsza, to są wytyczne opracowane przez Andrzeja Znamirowskiego, znanego kolekcjonera ex librisów. Jako pierwsza wytyczne, ex libris powinien zawierać jeden z napisów, który tu wymieniam, lub jemu podobne, czyli ex libris, ex biblioteka, z ksiąg. Powinien być wskazany na nim właściciel, osoba fizyczna lub instytucja. Powinien być też grafiką i tym motywem graficznym nawiązywać do właściciela. Mieć także format wklejalny do książki, to znaczy, że nie może być większy niż format książki, zwłaszcza, że ostatnio pojawiły się ex librisy przestrzenne o grubości kilkunastu milimetrów. Trudno wyobrazić sobie, że wklejamy taką tabliczkę do książki. I piąta wytyczna to technika, która umożliwia dodruk, wykonanie dodatkowych odbitek. Wokół ex librisu, który ma już swoje lata, tak ponad 5 wieków, możemy mówić o wytworzeniu swoistej kultury ex librisu, na którą składają się same znaki jako takie, ich kolekcjonerstwo, konkursy, wystawy, katalogi, czasopisma, kolekcje, towarzystwa oraz galerie, które organizują wystawy tychże znaków. I przechodzę do ex librisologii, którą jako naukę zdefiniował Janusz Dunin. I mówił on, że ex librisologia to badania naukowe dotyczące ex librisów, którą charakteryzuje interdyscyplinarność. O tej interdyscyplinarności jeszcze troszkę na koniec. Za pierwsze takie dzieło naukowe poświęcone ex librisom, polskie dzieło, uznaje się książkę Stanisława Józefa Siennickiego z 1874 roku. A wśród polskich badaczy ex librisu warto wymienić Wiktora Wityga, Kazimierza Reichmana, Edwarda Chwalewika, Andrzeja Ryszkiewicza, Mariana Wojciechowskiego czy zmarłą niedawno Marię Grońską. Zbiory w Polsce. Wprawdzie zagraniczne bywają dużo większe, ale chwalmy się tym, co mamy u nas. I tutaj wymieniam kilka tych najbogatszych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, około 60 tysięcy znaków. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ponad 50 tysięcy. Biblioteka Narodowa, około 46 tysięcy jednostek. Biblioteka Raczyńskich około 38 tysięcy, Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie około 25 tysięcy, Muzeum Zamek w Malborku 21 tysięcy i Biblioteka Jagiellońska około 20 tysięcy znaków. Żeby opowiedzieć troszkę o tych cyfrowych kolekcjach ex librisów i o tym, jak możemy je wykorzystywać jako badacze tego znaku, wybrałam 8 źródeł cyfrowych. Są to 4 muzea i 4 biblioteki cyfrowe. Pytanie wyszukiwawcze, które wpisywałam, to było po prostu ex libris. I tutaj już nie sprawdzałam, czy jest to znak wklejony, czy grafika jako taka. Chodziło o samą obecność tego słowa. I tak, Muzeum Zamojskie w Zamościu w swojej cyfrowej wersji, cyfrowym katalogu ma 945 wyników. Muzeum Narodowe w Krakowie odpowiedziało 440 wynikami. Cyfrowe zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie 365 wyników. I Muzeum Ziemi Augustowskiej, tutaj brak danych, ponieważ kolekcja jest bardzo
obszerna, to za chwilkę Państwu pokażę przykładowy print screen. Niemniej trzeba by było każdy z działów przeliczać, że tak powiem, na piechotę, żeby policzyć, ile tych ekslibrisów tam zamieszczono. I wybrane cyfrowe biblioteki polskie: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 1259 znaków, zdigitalizowany katalog cząstkowy ekslibrisów Uniwersytetu Wrocławskiego 1248 znaków, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 276 i Polona tylko 24 wyniki. Standardy opisu. Tu o standardach już sporo twierdzeń padło. Ja przytoczę tylko trzy, które są używane. Pierwszy to format MARC i według niego opis powinien, MARC dla grafiki, powinien zawierać etykietę, hasło główne, tutaj nazwa osobowa, strefę tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, strefę serii dokumentu ikonograficznego wieloczęściowego, strefę uwag, hasło dodatkowe opisu dokumentu ikonograficznego wieloczęściowego i serii. Tymczasem Dublin Core powinien mieć tytuł, autora, temat i słowo kluczowe, opis, wydawcę, współtwórcę, datę wydania, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, źródło, język, powiązania, zakres, prawa i lokalizacja źródła. I jako trzeci przytaczam tutaj najczęściej występujący opis w katalogach, nie tylko drukowanych, ale także w postaci e-booków. I zawierają one podstawowe dane, to jest autor, właściciel, rok powstania znaku, technika i wymiary. I przechodzę do prezentacji tego, co oferują nam te kolekcje cyfrowe. Na print screenie widzicie Państwo kartę muzealną z Muzeum w Zamościu. Bardzo bogata pod względem treści. Jest ich aż 28, nie będę może wszystkich odczytywać, żeby nie przedłużać. Co istotne, jest też zawarta grafika. Oprócz tego opisu widzimy znak, który, jak on wyglądał. Tak możemy go sobie porównać i odczytać. Niemniej ilustracja w tej wersji karty katalogowej jest bardzo marnej jakości. Powiększenie jest niemożliwe, w związku z tym także odczytanie wszystkiego ze znaku jest utrudnione. Drugi przykład kolekcji cyfrowej, Muzeum Narodowe Krakowskie, i podzieliłam print screen na dwie części. Pierwsza część to jest grafika, którą Państwo tutaj widzicie, bardzo dobrej jakości, umożliwia powiększanie i specjalistyczne badania. I druga część to jest opis. Tutaj 12 metadanych, ale niezwykle cennych dla opisu ekslibrisu i właściwie wyczerpujących to, co powinniśmy o danym znaku wiedzieć. Trzeci przykład to Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie. Tu widzicie Państwo ekslibris Jana Samuela Zernekę. 17 elementów opisu, 17 tych metadanych. Ten opis, który widać, który nieco mi obcięło na dole, jest bardzo obszerny w przypadku znaków, które zostały bardzo szczegółowo opisane, i jest to bardzo cenne źródło do badań ekslibrisologicznych. I ostatnie muzeum cyfrowe to muzeum w Augustowie. I tutaj niestety jest to zbiór, którego zasoby trzeba by liczyć na piechotę. Są to bowiem tylko skany. Nie mamy tutaj opisu. Jedyne możliwości to mamy podział na kraje i w obrębie kraju autor. Niemniej jednak żadnych innych nie uzyskamy. I przechodzę szybciutko do bibliotek cyfrowych. Jako pierwszy przykład Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa i ekslibris Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie. 17 metadanych, też bardzo szczegółowych, łącznie z danymi technicznymi a propos obróbki tego dokumentu, i bardzo dobra jakość skanu, który też umożliwia prowadzenie już bardziej zaawansowanych badań. I biblioteka cyfrowa, właściwie zdigitalizowany katalog ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Tutaj nie mamy grafiki, czyli nie widzimy tego znaku jako takiego, jest tylko zdigitalizowana karta katalogowa, które pamiętamy jeszcze ze starych katalogów bibliotecznych. I tutaj 10 podstawowych danych, właściwie nie wiem, czy metadanych, skoro to papierowa karta zdigitalizowana, ale również pozwalających na identyfikację zasobu. I przykład przedostatni. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, nie bez powodu ten najstarszy już wymieniany polski ekslibris biskupa Macieja Drzewickiego. 23 metadane, wydawałoby się, że bardzo dużo, ale jeżeli przyjrzycie się Państwu tej wyliczance, którą zamieściłam na dole, to większość z tego dotyczy nie znaku jako takiego, tylko tej scyfrowanej formy, czyli ile osób na przykład znak wyświetliło, no co dla badacza nie jest wartością najważniejszą. I ostatnie, tak, Polona i przykład ekslibrisu Biblioteki Narodowej. 14 metadanych, bardzo dobra jakość wykonania skanu, który również umożliwia prowadzenie szczegółowych
badań. No i tak, jak wygląda rzeczywistość, a czego byśmy chcieli jako badacze Ex Librisu? W rzeczywistości takich scyfrowanych zasobów Ex Librisu w Polsce mamy niewiele, jest to bardzo mała ilość. No oczywiście oczekujemy, że wszystkie będą zdigitalizowane i dostępne online. Podejrzewam, jak większość badaczy na sali, tak, że wszystko chcielibyśmy mieć już w sieci. Jak Państwo widzieliście też tutaj na przykładowych print screenach, mamy różne formaty opisów. Nie ma tego jednego, a jeden byłby tutaj idealnym dla nas rozwiązaniem. Różna jest także jakość ilustracji i forma ich wyświetlania. Przydałaby się oczywiście lepsza jakość i jednakowy format wyświetlania. I są to zbiory cyfrowe rozproszone, czyli każda jednostka digitalizuje sobie. A takim idealnym rozwiązaniem byłby jeden portal, który zebrałby nam te wszystkie znaki występujące w polskich kolekcjach. I co też można było zauważyć na print screenach, mamy różną architekturę informacji tych baz. Gdyby udało się w jeden zasób zebrać, byłoby to cudowne miejsce badań dla każdej osoby zainteresowanej Ex Librisem. I na początku wspomniałam o tej interdyscyplinarności czy multidyscyplinarności Ex Librisologii i tu przytaczam kilka dziedzin, w których ten znak może się pojawić. Przede wszystkim bibliologia, czyli Ex Libris jako element kultury książki, socjologia, czyli Ex Libris jako przejaw relacji książka właściciel, autor, właściciel lub adresat, kulturoznawstwo i wspomniana kultura Ex Librisu, językoznawstwo Ex Libris jako komunikat, historia, czyli dzieje bibliotek, księgozbiorów, znaków i właścicieli oraz historia sztuki i tutaj techniki, artyści i motywy. Bardzo dziękuję za uwagę.